Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale i uwaga moi drodzy, tym razem jest to Minecraft Dungeons, także siemaneczko, moi drodzy, powiem wam tak, ja na tą gierkę czekałem bardzo długo i mam nadzieję, że te odcinki będą oglądane przez was, lajkowane i tak dalej, i tak dalej. No i tak, na samym początku musimy sobie oczywiście stworzyć postać. Ja tutaj, zobaczcie, mam już jedną postać stworzoną. Nie wiem totalnie, może jestem jakiś, nie wiem, inny. Nie potrafię jej usunąć, nie wiem jak to zrobić. Zaczynamy, tak jak mówię, wszystko od nowa. Także stwórz nową postać. No i teraz pytanie, jaką sobie skórkę wybrać? Tutaj widzę skórek, kilka jest pozablokowywanych. Nie wiem dlaczego, czy to są jakieś tutaj. Aha, to jest DLC, czyli bym musiał mieć jakiś dodatek, żeby mieć te postacie odblokowane, te skórki. W każdym razie szkoda, że nie ma tutaj kustomizacji. Nie można sobie tych postaci jakby samemu kustomizować, przerabiać i tak dalej. Musimy wybrać to, co tutaj mamy. Także wydaje mi się, że tutaj w ogóle chyba nie ma takiej jakby postaci najbardziej zbliżonej do mnie. Czyli nie ma jakiegoś gościa w czerwonej bluzie, czyli polecimy trochę tak bardziej może jako że Stevie, weźmiemy sobie po prostu zwykłego Steve'a, ale to może być słabe, ale wiecie co, dobra. Zagramy Steve'em zwykłym, w sumie dlaczego nie, także rozpoczynamy. Bierzemy sobie postać, tutaj level pierwszy, to nie wiem co to jest, tu ile mamy emeraldów, ale to tutaj to nie wiem co to jest, w każdym razie wybieramy. Dobra, rozpoczynamy grę i powiem wam, że jeśli chodzi o jakby design, grafikę tego wszystkiego, to jest to naprawdę sztos. I teraz pytanie, nie wiem czy zostawiamy te wstawki, które tutaj są, bo nie wiem czy ktoś chce się to w ogóle komukolwiek czytać, ale fajnie by było tą fabułę lekko poznać, ponieważ to jest właśnie fajne tutaj, że jest fabuła, także myślę, że na razie to zostawimy. Jeśli gra będzie za głośno, nie wiem czy zaraz jej nie ściszę, bo może być tak, że będzie ona troszeczkę za głośno. No i mówię, no na razie, jeśli będzie wam się to nie podobać, będziecie wpisać w komentarzach, że nie chcecie tych wstawek fabularnych, to ja to po prostu będę pomijał i tak to wtedy będzie szybciej, ale widzę, że one nie są długie. Dobra, rozpoczynamy naszą grę i tak jak mówię, na start może sobie ściszę troszeczkę grę, oczywiście to jest taki jakby tutorial, także wszystko nam tu będzie tłumaczone. No i co, zaczynamy. No dobra, zmieniłem troszkę poziom głośności, teraz jest to 20% niecałe, no i co, przechodzimy do gry, także idziemy w kierunku naszej strzałeczki, która nam tutaj widnieje na ekranie, ewentualnie mamy tutaj również mapę, zobaczcie, możemy sobie tutaj pozwiedzać, nie wiem czy w te kąty iść, bo nie wiem czy tutaj są jakieś miejscówki, gdzie można zajrzeć, na razie z tego co widzę to nie, ale tutaj to jest oddzielone, czyli tam na dół chyba nie pójdziemy. Musimy iść tak czy inaczej tutaj. I tak, pokonaj zombie. Pierwsza misja nasza jakaś tutaj od gry. Także zabijamy zombiaki oczywiście. Zobaczcie jak to mega wszystko wygląda. Przechodzimy przez jakiś most. Pytanie moje, czy można sobie tutaj spać? Bo filmiki na YouTubie oglądałem. Aha, czyli już wiem, że spać sobie można i się zabić. Dobra, super, oczywiście Stevie musiał na samym początku umrzeć, normalne u mnie. Dobra, tak jak mówię, wracamy do naszej gry i zabijamy kolejne zombiaki, zbieramy oczywiście emeraldy, ponieważ na pewno one nam się później przydadzą, żeby sobie coś pokupować, bo pewnie tutaj będzie jakiś sklepik, mam przynajmniej taką nadzieję. Także lecimy z emeraldami, postaram się ten samouczek dosyć szybko przejść, żeby przejść do właściwej rozgrywki i zacząć jakieś tam pierwsze misje, bo wiem, że na YouTubie tych pierwszych właśnie jakby misji jest bardzo dużo, także zobaczymy. No dobra, musimy użyć łuku. Teraz pytanie, jak tego łuku się używa. Prawy przycisk, tak jest. Prawy przycisk, używamy łuku i naszego tutaj szkieleta zabijamy. Czy coś tutaj jest? Czy tutaj nic nie ma? Jakiś ślepy zaułek, zakładam, że będzie. Tak, to chyba jest takie po prostu wypełnienie mapy, bo z tego co widzę, to nigdzie tutaj zajrzeć niestety nie możemy. A czy tutaj mogę zajrzeć? Też nie mogę zajrzeć. No niestety. Dobra, także musimy iść tutaj w kierunku tej naszej strzałeczki, co nam jest pokazywana. Możemy sobie z łuku te zombiaki pozabijać, bo dlaczego by nie? Kolejny zombie. Tutaj oczywiście szkielet. O, zobaczcie w ogóle jak te strzały. Zobaczcie, teraz na przykład go nie trafiam, nie? Przez... jak ja mam go trafić? Ziomek! Dobra, widzicie, muszę z daleka. A tego emeralda zebrałem, czy to się nie zebrało? No nie mówcie, że to się nie zebrało. Tak nie może być. Tutaj też nic nie ma, także idziemy tutaj przez kolejny most. A mogę sobie takie fikołki, zobaczcie, robić. Ale też widzę, że jest jakaś stamina tych fikołków, także też nie mogę ich cały czas używać. Bang i muszę po prostu przez chwilę poczekać, żeby kolejnego fikołka użyć. Dobra. Ła, co to tutaj biega? Jak to jakieś są tutaj wieśniaki?
Nie może tak być w ogóle, co to się dzieje? Zobaczcie, mamy skrzyneczkę, zaopatrzenie. Skrzyneczka też wygląda mega, tak jak normalnie w Minecrafcie. To jest po prostu taki Minecraft, można powiedzieć, że z góry. Także, jak wiecie, u mnie na kanale, jeśli nawet gram zwykłego, klasycznego Minecrafta, to są to właśnie głównie takie przygody, jakieś dungeony, nie dungeony, także ta gra jest, można powiedzieć, idealna dla mnie. Dobra, mamy tutaj kolejnego jakiegoś wieśniaka, nosacza. No i oczywiście tutaj nam się musiało zamknąć. Wow, co tu za tutaj magiczny stworek jakiś. Przetrwaj. Wow, dobra, okej. Nowe, jakieś nowe wyzwanie mamy, czy wydarzenie. Dobra, nowe wydarzenie, otwarto drzwi. Okej, lecimy dalej, zdobyto poziom. Mamy level. Level, który my mamy? Bang, bang. Dobra, zobaczcie, dostaliśmy jakąś racę. Tutaj mamy jakieś... A, tutaj wszystko jest opisane, czyli tutaj jest nasz ekwipunek. I tak, mamy tutaj racę, tą racę sobie tutaj wkładamy, rozumiem. Zaklinaj wyposażenie i w jaki sposób to teraz zrobić? Powiedzcie wy mi. Aha, biorę sobie na miecz na przykład i wybierz zaklęcie. No dobra, poszukiwacz, grzmot albo karcenie. O kurde, a jest jakoś to opisane? Jest opisane, no dobra. Znajdujesz więcej szmaragdów przy poległych wrogach. Tutaj istnieje 30% szansy na przywołanie błyskawicy, która rani pobliskich wrogów. Dobra, bierzemy to. Otworzył nam się most. Tutaj jakieś... O, ale go zrzuciłem. On chyba jeszcze chciał przeżyć. Dobra, przeskakujemy sobie, otwieramy sobie skrzyneczkę. Teraz trzeba znowu jumpa zrobić i lecimy dalej. Użyj artefaktu, czyli rozumiem, że jak sobie jedynkę wciskam. Aha, na takiej zasadzie, tylko może nie tutaj. Nie wiem, czy ucieknę przed nim, czekajcie, dobra, i teraz bang. Dobra, właśnie o to chodziło, zobaczcie, jaki wielki wybuch był, nice, to jest naprawdę mega. I teraz rozumiem, że nam się to jakby regeneruje. Aha, czyli musimy czekać, aż fajerwerka nam się załaduje ponownie. Dobra, i już wygraliśmy. Tak, dobra, zwycięstwo, kończenie misji 6, 5, 4 3, 2, w ogóle ja tam wam tutaj gadam, a tutaj cały czas coś jest, fabuła jakaś gdzieś tam w tle, a wy mnie słuchacie zamiast tej fabuły, także sorki wielkie. Halo, otworzyć bym cię chciał. O, dziękuję bardzo. Dostaliśmy wędkę, pospolita wędka, dziękuję bardzo, dobra. Okej. Tutaj rozumiem, wybieramy sobie misję. Jak wciskam M, zobaczcie, jest cała mapa. A jak tu aha, to jest to samo. Jak wciskam literkę M, to też mogę to zrobić. Dobra. Odblokowała nam się kolejna misja, creeperowe lasy. Także myślę, że możemy zacząć przygodę, ewentualnie jeszcze zajrzeć, co tutaj jest. O, zobaczcie, tu możemy sobie trenować na tych słomianych przyjacielach. Także fajna sprawa. Gdzieś tutaj jeszcze się widzę i zjedź. Coś tutaj ciekawego jest. Gdzieś wszedłem, zobaczcie, gdzie ja tutaj idę. No tego to jeszcze nie widziałem, są świnki w ogóle. Nice, są świnki. Możemy iść na górę, jak już eksplorujemy tutaj tereny. Wow, to jest naprawdę mega, powiem wam, że ta gra jest sztos, nie? A jak stąd teraz wyjść, halo? Halo, ja bym chciał stąd wyjść. Dobra, jestem, wyszedłem. Dobra, te świnki, to można sobie zjeść, czy nie? Nie wiem, chyba nie będziemy biednych świnek ruszać. Także przechodzimy do naszej misji. No dobra, także kolejna misja, creeperowe lasy. Nie wiem, czy czytacie to na dole, ja sobie będę czytał, także będzie chwila ciszy z mojej strony. Nawet wam mogę poczytać. Znajdź karawanę i powstrzymaj złosadników. W przeciwnym razie w naszym przyjaciół czeka niewyobrażalna katorga. No dobra, w takim razie musimy znaleźć... Dobra, przechodzimy do misji. Jest ognisko. Lecimy tutaj oczywiście za naszą strzałeczką w creeperowych lasach. I tutaj już się coś zaczyna dziać. Zobaczcie, jest więcej potworów. I tak jak było mówione, mój miecz ma, widzę teraz, takie pioruny, które lecą z powietrza. I to jest chyba właśnie to, co ulepszyliśmy. Czyli to zaklęcie rzuciliśmy sobie na miecz. Wzięliśmy jakąś potkę. Nie wiem, co ta potka zrobiła. Zobaczcie, z lewej strony jakby... pokazują nam się te zaklęcia, to są chyba takie zaklęcia pasywne, można powiedzieć, które się aktywują, zobaczcie, grzmot. I cały czas dostają te potwory, te zombiaki, obrażenia od tych piorunów, także naprawdę spoko. Mogliśmy iść w co innego, mogły na przykład nam z potworów zacząć emeraldy wylatywać, ale i tak widzę, że wylatują, ale chyba by była większa szansa. No w każdym razie chodzi po prostu o to, że by było ich więcej, tych emeraldów, ale wydaje mi się, że grzmot jest lepszą opcją, ciekawszą na pewno niż te emeraldy. Tyle, że pewnie za te emeraldy w późniejszym czasie można kupić jakieś fajne, ciekawe itemsy.
No dobra, że coś tutaj jest. Zobaczcie, o, widzicie? Do tego czasami warto iść w takie miejsca, bo dostaliśmy jakąś miksturkę. Nie wiem, coś dostaliśmy, nie wiem co. Chyba jakąś miksturkę, a nie, siłę, dostaliśmy jakąś siłę. Po prostu chyba podniosłem jakiegoś potka, jakąś miksturkę, która właśnie dała nam siłę, dobra. Bang, bang i wypadła nam jakaś zbroja. Ale ona mi się chyba nie podoba. Na tej poprzedniej postaci, którą miałem, dostałem taką wilczą zbroję, która była naprawdę mega. Dobra, wypuszczę się, hop, uciekamy, uciekamy, nie musisz mi dziękować. Chodź, bieg, aha, ty się wolałeś teleportować i mnie zostawić, dzięki, fajnie. Bardzo, bardzo miły jesteś, dobra, jak tu się ekwipunek otwierało? Dobra, zakładamy sobie tą zbroję, dziwnie w niej wyglądam, no ale może być, niech będzie na razie ta zbroja. W sumie z braku laku, dlaczego by nie? Dobra, czy my gdzieś w tym kierunku dojdziemy, bo tutaj się to troszeczkę rozgałęzia wszystko. Mamy iść gdzieś tam, ale zakładam, że jak tutaj pójdziemy, to nie na marne, ponieważ pewnie nam coś tu akurat na marne poszedłem. Ale w niektóre miejsca pewnie jak pójdziemy, to będą jakieś właśnie kolejne skrzynki. Może jakiś fajny lot będzie, czy coś takiego, także idziemy zobaczyć. Tutaj gdzieś w ogóle mogliśmy skręcić we wcześniejszym etapie. Dobra, pójdziemy pierw tutaj, zobaczymy, czy coś tu jest. Tutaj akurat nic nie było, no szkoda. Wrócimy jeszcze sobie tutaj, bo tutaj gdzieś można było skręcić i zobaczymy, czy coś tutaj jest ciekawego. Zobaczcie, może jakieś itemki fajne wylecą, może kolejna jakaś fajna zbroja, czy coś będzie. Oprócz tych wszystkich zombiaków, no skoro są zombiaki, no to chyba coś tutaj będzie. Tak mi się wydaje. Wow, zobaczcie, szybkość, dostaliśmy potkę na szybkość, zobaczcie jak ja teraz zasuwam. Nice, to jest mega. Naprawdę spoko. Ale czy coś tutaj będzie, o to jest pytanie. Oprócz tych zombiaków, czekajcie, mamy racę. To możemy zrobić takie coś, bang. Nie ma zombiaków. W ogóle muszę pilnować swojego HP, bo ja tak nie zwracam uwagi na swoje życie. O, emeraldy, no dobra, dostaliśmy emeraldy. Tutaj widzę pełno tych emeraldów jest. Może ja będę łuku trochę używał. Także no, myślę, że spoko. Ale czy oprócz emeraldów coś tutaj jeszcze jest? Oprócz tego zombiaka niedobrego? Tutaj już chyba nic nie ma, chociaż zobaczcie. Halo, a nie, tutaj jest ślepy zaułek, no niestety. Ale wracając tutaj, czy coś tutaj jest? Zobaczcie. Czy coś tutaj jeszcze będzie? Chyba nie, no to by było na tyle w tym miejscu, także wracamy do naszego celu misji. Ej, wiecie co wam powiem? Trochę pobłądziłem. niby patrzę na mapę, a nadal nie wiem gdzie iść. Ale dobra, chyba znalazłem drogę powrotną. No dobra, wracamy, tak jak mówię, do celu naszej misji, musimy znaleźć karawanę. Tam jakiś creeper był, jeszcze z creeperem nie miałem styczności tutaj. Także nie wiem jak one się zachowują, zaraz zobaczymy. Dobrze by było tędy właśnie sobie... Wiecie co, zabijemy tego creepera, bo tak jak mówię, jestem ciekaw jak on się zachowuje, gdzie ten creeper. Creeperko, gdzie jesteś? Byłeś tutaj przed chwilą, no przecież cię widziałem. Ej, był tu, jest, wiedziałem, że cię tu znajdę, bo tu gdzieś w ogóle można iść, zobaczcie. Dobrze mówię, nie, gdzie ja jestem? Ja tutaj gdzieś poszedłem. O, jest kolejny creeper, witam. Kolejny creeper, tam w ogóle krówki są, krówek zabijać nie będziemy. Nie wiem, czy z krów jest mięso, ale nie będę krów zabijał. Zostawimy je sobie w spokoju. Tam gdzieś też można było skręcić, ale już sobie damy spokój z tamtą miejscóweczką. Ewentualnie, wiecie co, mogę pójść zobaczyć. O, jest jakiś cienista forma. Nie wiem, o co tutaj chodziło, ale to było chyba tylko jednorazowe takie, że mocno może uderzyłem, czy coś. Tam jakiś most u góry jest. No, ale to jest jedyna... To są creepery. Zapomniałem, że to creepery. Je trzeba chyba szybko uderzyć. Dobra, zdobyto poziom. Mamy kolejny poziom i chyba możemy znowu sobie ulepszyć, jak się nie mylę. Ła, creeper! Ła, dobra, zabiłem. Chyba możemy sobie znowu ulepszyć... Możemy sobie ulepszyć jakiś nasz po prostu tutaj, co mamy w ekwipunku, czekajcie, bo mnie irytują. O, dobra, on zniknął. Kolejne creepery. Albo i... Nie, dobrze, że to nie wybucha. Zaraz spróbujemy sobie coś ulepszyć. Poziom trzeci. I czy ja coś mogę ulepszyć? Dobra, ulepszamy? Nie, nie mogę. Nie mogę, za drogo. Potrzebuję chyba dwóch tych takich... Mamy tylko jedną tego czegoś, tej esencji, czy co to jest, potrzebujemy dwóch. Także jeszcze jeden level chyba muszę wbić, bo każda chyba ta jedna esencja jest za jeden level, jak się nie mylę. O, są kolejne zombiaki. Ła, i to co nie lubię, nienawidzę szkieletów zarówno w zwykłym Minecrafcie, ale mamy miecz, zobaczcie. Jakiś miecz podnieśliśmy, zarówno w zwykłym Minecrafcie nie lubię szkieletów, jak i tutaj. Dobra, podnieśliśmy jakiś miecz i co, teraz mam lepszy miecz, a ja ulepszyłem ten, to trochę lipa jest. I on ma inne umiejętności, czy nie?
Nie wiem, czy ma inne zaklęcia. Zobaczcie, ale mogę sobie na pewno jakieś zaklęcie ulepszyć na tym mieczu teraz, ponieważ... Echo. Tak, on ma inne zaklęcia. Po niektórych atakach możesz szybko przeprowadzić kolejny atak. Pozwala zadać więcej obrażeń wrogom, którzy są ranni. Zwiększa szansę na to, że po śmierci ma być się przedmioty zużywalne. To ja nie wiem. Powiem wam szczerze, że mi się tu nic nie podoba. I uwaga, uwaga, są pająki, wow. Pająków jeszcze też nie miałem. Jak ja teraz tutaj z rakiety uderzam. Jedynka! No nie, tak nie miało to wyglądać. Nie wiem, do tych pająków one uciekają, zobaczcie, w ogóle się wycofują. Nie wiem, czy do nich podchodzić, czy lepiej jest z daleka atakować. Wydaje mi się, że lepiej z daleka. Wow, jak tu jakoś jaskinia pająków, a zużyłem swoją racę i one w ogóle mnie zatrzymują tą siecią. Nice. Dobra. Trzeba je pozabijać. O, coś podniosłem. Jakąś regenerację, nie wiem co to było. Chyba jakiś potek kolejny. Wow. Wow, co to za świnka? Świnko! Dlaczego oni to tak zrobili? O, teraz dostaliśmy jakiś topór. Zobaczcie, jakie itemy się tutaj sypią nam. Dlaczego oni to tak zrobili, że trzeba świnkę zabić, żeby skrzynkę podnieść? To ma 3, a tamto ma 7. No to nie, to bierzemy TNT. Rozumiem, że te TNT to tak są na głowie niesie, ale ja sobie mogę tym rzucić, czy coś, tak? Czy na jakiej zasadzie to działa? Bo na pewno w tego na przykład ziomka, co mnie goni, zaraz mnie dogoni. No teraz to w ciebie nie rzucę, a masz. A, to dopiero wybucha. To ładnie, żebym to zrobił teraz. To powiem ci, Stevie, że ty to jednak jesteś dobry. O, dobra, są osadnicy. Uwolnijmy ich. Ale są też te brzy dalej. Nie ma za co. Możesz się teleportować i mnie tu zostawić. Nie musisz mi pomagać. Uwolnij osadników. 5. Raz, 2. Umieraj. 2. Gdzie trzeci? Jest trzeci. Dobra, pozabijamy tutaj to. 3. Jeszcze 2. Oczywiście emeraldy zbieramy. Jeszcze 2 osadników. Dostaliśmy siłę. Siła! Potkę na siłę podnieśliśmy. Ła, tu jest jakiś mag w ogóle. O, dostał strzała i już go nie ma. Dobra, był mag, już go nie ma, nie było tematu. Dobra, jest kolejny osadnik, ostatni. Mamy osadników uwolnionych, mamy emeraldy oczywiście, nice. Mega, na pewno nam się przydadzą. Oho. Ła, jedynka, czemu mi się myli cały czas? A masz. Dobra, nice. Ła, nie, myślę, że krowę zabiłem. Na szczęście nie. A nie, tu już jest zwycięstwo, tak? Nie. Nie, zaopatrzenie, jakie zwycięstwo. Ja już bym chciał, żeby to było zwycięstwo, a to jeszcze nie. Dobra, mamy chlebek zjedzony, to jeszcze widzę nie koniec misji. Znajdź wyjście, teraz musimy znaleźć wyjście, także. To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. Powiem wam, że spokojnie, na razie jest spokojnie. Ale zakładam, że przy końcu misji coś tu jeszcze się wydarzy, niedobrego. Ale te pająki to są po prostu... Ło, zobaczcie, jak tu jakiś mak jest. Co on? Dobra, dostał. Co on robił? Jakieś dawał im zaklęcie, czarował na nich. Co to było w ogóle? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Uciekaj z creeperowych lasów. No dobra, uciekamy. Więcej tu tych zombiaków niż creeperów w tych creeperowych lasach, no ale... Ła, jednak trochę creeperów jest. Rozumiem, że one tu cały czas będą przychodzić, tak? Czy co? Nagle ich się tutaj naspełniło od groma. Nie wiem dlaczego. To nie, to jeszcze nie jest koniec misji, tu się dalej idzie. A nie, zwycięstwo, a to zepsułem, szkoda. Myślałem, chciałem jeszcze tam pójść do tego miejsca, gdzie nie poszliśmy. No w każdym razie myślę, że i tak misja była spoko. No dobra, wróciliśmy do obozu, mamy poziom 3, pokonane moby 96%, pociski, które trafiły 77%, leczenie 34%, to też jest fajne te statystyki, które są na dole. Otwieramy kolejną skrzyneczkę. Halo, tak, chciałbym cię otworzyć. Dziękuję. Coś fajnego? Muchomor sromotnikowy. Dziękuję bardzo za tego muchomora. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Pierwszy odcineczek, że jeśli tak, zostawcie jakieś kciuka w górę. O, emeraldy za friko, dzięki. No i tak, kolejna misja będzie. Zobaczcie, ile nam się misji tu odblokowało. Tyle możliwości na tyle odcinków. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, hej!